Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a jeśli historia was zainteresuje, zostawcie również łapkę w górę oraz komentarz. Zapraszam. Kazimierz to część Krakowa wchodząca w skład dzielnicy Stare Miasto. Od powstania w XIV wieku do przełomu XVIII i XIX wieku Kazimierz był samodzielnym miastem położonym na południe od Krakowa, oddzielonym od niego nieistniejącą już odnogą Wisły. Jego północną wschodnią część zajmowała dzielnica żydowska. Przez wiele wieków Kazimierz był miejscem, gdzie współistniała i przenikała się kultura żydowska i chrześcijańska. Obecnie jest to jedna z ważniejszych atrakcji turystycznych Krakowa, jest również jednym z ośrodków kulturalnych miasta. Warto wspomnieć, że w 1978 roku Kazimierz został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na krakowskim Kazimierzu do dziś znajduje się mnóstwo zabytków z różnych epok. Ze względu na historię dzielnicy, za najważniejsze uznaje się synagogi, które przetrwały pożogę II wojny światowej. Jest ich tutaj aż 7. Za najpiękniejszą część dzielnicy uznaje się ulicę Szeroką. Przy synagodze starej do dziś można zobaczyć mury dawnej osady żydowskiej, i warto podkreślić, że jest to jedna z najstarszych zachowanych synagog w Europie. Obecnie na jej terenie znajduje się Muzeum Historii Miasta Krakowa, w której można zobaczyć wystawę Dzieje i kultura Żydów krakowskich. Kazimierz to także doskonałe miejsce na piesze wędrówki, ponieważ mury zdobią historyczne murale, a z roku na rok jest ich coraz więcej. Kultowym miejscem na mapie Kazimierza jest także klub Alchemia, który powstał w 1999 roku, a jego niebywale klimatyczny wystrój sprawia, że często trudno o wolne miejsce. Atrakcją dla gości jest stara szafa, przez którą można przejść do kolejnej sali, niczym w opowieściach z Narni. Sam Steven Spielberg kręcił ujęcia na Kazimierzu do swojego kultowego już dziś filmu Lista Schindlera. Nie sposób opisać wszystkich atrakcji, jakie oferuje nam Kraków i krakowski Kazimierz, ponieważ za każdym razem można odkryć tam coś nowego. Niestety wiele pięknych miejsc na mapie świata, ale również na mapie Polski naznaczonych jest ludzkimi tragediami. Często zdarza się, że tragedie te są niepotrzebne, przypadkowe i popełnione w chwili porywczych emocji. Można jeździć po świecie, poznając nowe kultury, by w swoim rodzinnym kraju stracić życie bez żadnego powodu i sensu. Zapraszam was do wysłuchania historii Mateusza Schmidta. Mateusz to 21-letni mężczyzna o przenikliwym spojrzeniu, szczerym uśmiechu i przyjaznej twarzy. Jest bardzo dojrzały jak na swój wiek, nie pije alkoholu, nie pali papierosów i nie bierze udziału w imprezach. Doskonale radzi sobie z językami obcymi i jest głęboko wierzący. Wraz ze swoją dziewczyną Karoliną snuje plany na wspólną przyszłość. Mateusz zdaje międzynarodową maturę w jednym z renomowanych krakowskich liceów. Takich jak on jest w Polsce zaledwie kilkuset. Świat stoi przed nim otworem. Uczelnie takie jak Oxford, Cambridge czy Harvard wręcz zabiegają o tak uzdolnionych studentów. Mateusz po zdanej maturze udziela nawet wywiadu dla portalu Miasto Pociech, wraz z dwójką rówieśników,
którzy również są absolwentami 8. prywatnego akademickiego liceum ogólnokształcącego w Krakowie. Mateusz wspomina, że przez ponad pół roku chodził do 7. liceum ogólnokształcącego i pod koniec 1. klasy sam zdecydował o przeniesieniu się do innej szkoły średniej. Dodaje, że miał ogromne zaległości z języka angielskiego, które sam musiał nadrobić, codziennie wkuwając po kilkadziesiąt słówek. Zapytany o to, co skusiło go, aby zmienić szkołę, odpowiedział, że przede wszystkim zależało mu na tym, aby doskonale poznać język angielski, a w zwykłym liceum nie czuł się na tyle zmotywowany, bo tam można się jakoś prześlizgnąć, a tutaj bez solidnej znajomości języka angielskiego niemożliwe jest uczestniczenie w lekcjach z innych przedmiotów i chcąc nie chcąc trzeba się tego języka porządnie nauczyć. Międzynarodowa sesja maturalna trwała 2 tygodnie, a w sumie dla uczniów przygotowano 15 egzaminów pisemnych, czasami 3 lub 4 dziennie. Jedna z koleżanek Mateusza, zapytana o to, dlaczego egzaminów z jednego przedmiotu jest aż tak dużo, odpowiada, że w systemie matury międzynarodowej jest tak, że każdy wybiera sobie 6 przedmiotów, po jednym z każdej grupy przedmiotowej. Część z nich trzeba się uczyć na poziomie rozszerzonym, a pozostałych na podstawowym. Na maturze z każdego z tych przedmiotów zdaje się 2 lub 3 egzaminy pisemne na różnych poziomach, co w bardzo dogłębny sposób sprawdza wiedzę i umiejętności. Dziewczyna dodaje, że ten egzamin jest nagrywany i następnie oceniany przez zewnętrznych egzaminatorów, a wszystkie prace pisemne, które uczniowie piszą w ciągu roku, również są wysyłane do zewnętrznej oceny do innych krajów. Mateusz zdawał maturę rozszerzoną z historii, ekonomii i języka angielskiego, natomiast na podstawie język polski, matematykę oraz biologię. Warto dodać, że dyplom międzynarodowej matury daje przepustkę na większość zagranicznych uczelni. Dyplom daje absolwentom możliwość wyboru każdego europejskiego lub wybranych amerykańskich uniwersytetów bez dodatkowych egzaminów kwalifikujących. Mateusz po zdaniu matury decyduje się na studia na kierunku prawo europejskie na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii. Przedostatni semestr spędza na wymianie studenckiej w Chinach, a w ostatnim semestrze ma zaplanowaną podróż do Marsylii we Francji, gdzie w ramach programu Erasmus chce dokończyć studia, co zwieńczone zostanie licencjatem. Mateusz ma wszystko dopięte na ostatni guzik. Chłopak jest niezwykle rodzinny. Zawsze pamięta o imieninach mamy, o prezentach dla swoich 2 braci czy o telefonie do babci i dziadka, których uwielbia nad życie. Niestety dziadek Mateusza umiera i Mateusz przylatuje z Chin, aby wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych, które mają się odbyć 27 grudnia 2016 roku i wesprzeć swoją babcię oraz resztę rodziny w tych niezwykle trudnych dla wszystkich momentach. Damian ma 39 lat. Jest typem mocnego mężczyzny. Od czasów szkolnych związany jest z gastronomią. Przez kilka lat pełnił funkcję kucharza i menadżera w Wielkiej Brytanii, po czym postanowił wrócić do ojczyzny i kontynuować swoją karierę w obranym przez siebie zawodzie. Niestety Damian ma skłonności do picia alkoholu, co znacznie wpływa na jego życie osobiste. Co prawda ma już za sobą terapię w grupie anonimowych alkoholików, jednak chęć napicia się jest silniejsza. Kiedy zostaje szefem kuchni w restauracji na krakowskim Kazimierzu, jego nałóg powraca i się pogłębia. Mężczyzna podpija w pracy,
ale stara się pozostawać niezauważonym. Damian jest zadowolony z obecnej pensji, ale nowe miejsce, stres i kolejne wyzwania skłaniają go do sięgania po alkohol. Jego myśli często wędrują do domu, gdzie czeka na niego 16-letni syn oraz partnerka Renata. Co prawda para jest po rozwodzie, ale wspólnie decydują o tym, że chcą stworzyć szczęśliwą rodzinę i spróbować jeszcze raz, dlatego ponownie zamieszkują razem. Damian pomimo swojego nałogu i natłoku pracy pomaga również swojej matce Ewie. Pewnego wieczora drogi tych dwóch mężczyzn przecinają się. Niestety dla jednego z nich spotkanie to skończy się w najtragiczniejszy z możliwych sposobów. Jest 3 stycznia 2017 roku, wieczór. Restauracje i puby tętnią życiem pomimo tego, że jest wtorek. Wielu z biesiadujących ma wolne od pracy między Nowym Rokiem a Świętem Trzech Króli. Damian jest w pracy i jak ostatnio często zwykł robić, od rana popija wódkę. Kiedy alkohol mu się kończy, wychodzi do pobliskiego sklepu i wraca z powrotem na swoje stanowisko, coraz bardziej podchmielony. Podczas jednego z takich wyjść przypadkowo potrąca jednego z mężczyzn stojących w grupie pod sklepem monopolowym. Między mężczyznami wywiązuje się awantura, a następnie pozostali wszczynają jakże nierówną bójkę. Grupa napastników nie ma litości. Biją bezbronnego Damiana do tego stopnia, że aż łamią mu żebro, nazywają go cwelem. Po tym incydencie, jak gdyby nigdy nic, ruszają dalej na miasto. Jeden z pracowników okolicznych lokali powie później, że był świadkiem tego zdarzenia. Poleciały wyzwiska z jednej i z drugiej strony. Damian był bardzo zdenerwowany. Wykrzykiwał, że jeszcze im pokaże cwela, a następnie gdzieś zniknął. Nabuzowany alkoholem i emocjami kucharz nie zamierza tak tego zostawić. Zakrwawiony, wściekły, w podartej kurtce z impetem wpada do lokalu, w którym pracuje i zabiera ze sobą nóż. 25-centymetrowe narzędzie z ostrzem o długości 14 centymetrów jest solidne. Po krótkiej chwili Damian rusza w miejsce, w którym doznał obrażeń ciała i nieznośnej dla niego zniewagi. Wypatruje winowajców swego upokorzenia, bo chce im dać nauczkę. W tym samym czasie na krakowskim Kazimierzu dochodzi do kolizji drogowej. Sprawca stłuczki wysiada z Opla Vectry. Jak i poszkodowani, czyli prowadzący Opla Astrę Bartosz L. wraz ze swoim kolegą Mateuszem, który towarzyszył mu jako pasażer. Mężczyźni szukają miejsca, żeby spisać oświadczenie dla ubezpieczyciela o zdarzeniu. Chwilę później zjawia się brat Bartosza, Jakub, i ogląda wgniecenia, jakie pojawiły się na karoserii auta. Niespodziewanie do grupy mężczyzn podchodzi Damian. Mężczyzna jest przekonany, że to ta sama grupa, z którą wcześniej się kłócił. Uczestnicy stłuczki słyszą krzyk Damiana. Który? Macie tu za swoje. I chcąc się zemścić, niewiele myśląc, zadaje cios w plecy chłopakowi stojącemu tyłem. Tym chłopakiem jest niczemu winny i niezwiązany zupełnie z sytuacją Mateusz. Chłopak upada, a czerwień powiększającej się kałuży krwi kontrastuje z białym śniegiem. Ktoś wzywa pogotowie ratunkowe, ktoś podejmuje próby reanimacji poszkodowanego. Niestety Mateusz pomimo niezłomnej walki o jego życie, która trwała blisko 70 minut, umiera w przybyłej na miejsce karetce pogotowia. Policja otrzymuje zgłoszenie o godzinie 20:45. Po przybyciu na miejsce prowadzone są czynności niemal do samego rana.
Sekcja zwłok młodego mężczyzny pozwoli na ustalenie, co było bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Jeden z przechodniów, widząc, co zaszło, mówi, że to mogło spotkać każdego, że także on mógł się stać ofiarą. Sprawca chciał wyładować swoją złość, biegając z nożem. Zabił pierwszego, kogo napotkał i nie interesowało go, kim jest ofiara. Po uzyskaniu informacji od naocznych świadków tragedii, funkcjonariusze dowiadują się, że sprawca może ukrywać się w pobliskim lokalu, dlatego niezwłocznie udają się w to miejsce. Długo pukają do drzwi, ale nikt im nie otwiera. Mogłoby się wydawać, że w restauracji nie ma już żadnego z pracowników. Jednak kilka chwil później zauważają, że pomoc kuchenna Maria N. wychodzi na papierosa od strony zaplecza. Dłużej nie udaje się udawać przed śledczymi, że w środku nikogo nie ma, więc personel wpuszcza ich do wnętrza lokalu. Policjanci zaczynają wypytywać menadżerkę, kucharza i pomoc kuchenną, ale po ich minach i sposobie wypowiedzi można wywnioskować, że ich wyjaśnienia mijają się z prawdą. Nie uchodzi to uwadze śledczych. Początkowo pracownicy zaprzeczają, aby ktoś wchodził do lokalu, by później stwierdzić, że owszem, był mężczyzna, który dopiero rozpoczyna praktykę kucharza. Wśród personelu panuje nerwowa atmosfera, co wzbudza jeszcze większe podejrzenia. Kiedy kryminalni zwracają uwagę na zmywarkę do naczyń, Maria N. zapewnia, że urządzenie jest puste. Jednak po otwarciu maszyny okazuje się, że znajduje się tam tylko jeden nóż. Co więcej, na podłodze leży zakrwawiona ścierka. Pomoc kuchenna mętnie tłumaczy, że czasami tak się zdarza w kuchni, że ktoś się skaleczy. Natomiast kucharz Krzysztof F. przekonuje, że okno wychodzące na zaplecze jest uchylone i nie ma możliwości, aby przez nie można było wyjść. Milknie, kiedy policjanci zauważają odcisk buta na parapecie oraz ślady z drugiej strony okna na śniegu. Funkcjonariusze nie dają wiary również tłumaczeniom menadżerki restauracji, Agnieszki W., która przekonuje, że to przypadek, że lokal został zamknięty przed czasem, a światła były zgaszone, a jedyny klient, który był wewnątrz, wyproszony. Żarty dobiegają końca, kiedy śledczy odkrywają zniszczoną kurtkę zaplamioną krwią. Pada wówczas pytanie, do kogo należy odzież? Przyparci do muru pracownicy odpowiadają, że do szefa kuchni, Damiana S., który tu był, ale zniknął. Funkcjonariuszom nie zajmuje zbyt dużo czasu odnalezienie napastnika. Po przeanalizowaniu trasy jego ucieczki z miejsca zdarzenia ustalają, że ścigany najpierw pobiegł do restauracji, w której pracował, aby tam prawdopodobnie ukryć narzędzie zbrodni, a następnie szukał schronienia w domu u najbliższych. I tam też go schwytano około północy. Po badaniu trzeźwości podejrzanego okazało się, że ma około promil alkoholu we krwi. Prócz Damiana S. zostają zatrzymane również dwie inne osoby, które podejrzewane są o zacieranie śladów przestępstwa. Jak mówi młodszy inspektor Sebastian Gleń, napastnik był w kilku miejscach, podobnie jak towarzyszące mu osoby. Śledczy podejrzewają, że pomagali Damianowi S., jednak ich rola w zdarzeniu zostanie wyjaśniona w toku dalszego postępowania. Śledczy zabezpieczają również nóż, którym podejrzany miał ranić młodego mężczyznę. Okoliczności nadal nie są do końca jasne, ale policja zapewnia, że wydarzenie nie miało podtekstu rasistowskiego, jak niektórym się wydawało. Według śledczych nie były to również porachunki między pseudokibicami. Policjanci prowadzą intensywne poszukiwania świadków zdarzenia na ulicy Miodowej. Proszą o pilny kontakt osoby,
które w tym czasie przechodziły w pobliżu. Apelują o pomoc do kobiety, która w momencie zdarzenia przechodziła wraz z dwójką dzieci ulicą Miodową w kierunku skrzyżowania z ulicami Jakuba i Brzozową. Proszą również o zgłoszenie się mężczyzny, który szedł za kobietą oraz drugiego mężczyzny, który wyszedł z ulicy Jakuba, skręcił i biegł dalej ulicą Miodową. Świadkowie proszeni są o pilny kontakt osobisty z prowadzącym sprawę śledczym w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie przy ulicy Siemirackiego 24, pokój 126. Kolejnego dnia na miejscu tragedii nie ma już śladu po dramatycznych wydarzeniach. Jedna z mieszkanek pobliskiej ulicy Brzozowej, zapytana o to, co stało się poprzedniego wieczora, mówi, że nie wiedziała o tej zbrodni i że to straszne, ale w ogóle jej to nie dziwi. Sugeruje, żeby spojrzeć na okolice, gdzie jeden sklep monopolowy znajduje się tuż obok następnego. Ludzie spożywają alkohol, a w następstwie picia już nie trudno o awanturę. Kobieta dodaje również, że w tej okolicy nieustannie odbywają się jakieś imprezy. Ona sama tam nie chodzi, ale codziennie widuje mnóstwo pijanych osób. Drugi z mieszkańców Kazimierza, pan Adam, przyznaje, że często widać w tych okolicach grupki, które mają sobie coś do wyjaśnienia. Czasami są tu ludzie pod wpływem jakichś substancji, a czasami kibole. 5 stycznia 2017 roku w prokuraturze rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Damian S. usłyszał zarzut zabójstwa. Podejrzanego na przesłuchanie doprowadzono około godziny 8 rano. Rozmowy z nim trwają około 2 godzin. Podczas przesłuchania mężczyzna potwierdza, że ugodził nożem ofiarę, jednak nie przyznaje się do winy, twierdząc, że nie chciał zabić Mateusza. Korzysta również z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Według wstępnych ustaleń policji ofiara nożownika była zupełnie przypadkowa. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o zastosowaniu 3-miesięcznego aresztu dla Damiana S. Tego samego dnia po południu prokurator przedstawia zarzuty poplecznictwa, czyli pomagania sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej poprzez zacieranie śladów przestępstwa dwóm zatrzymanym osobom, to jest 20-letniemu Krzysztofowi F. i 57-letniej Marii N. Podejrzani składają wyjaśnienia, lecz zdaniem prokuratury starają się pomniejszyć swoją rolę w całym zdarzeniu. W polskim prawie za takie przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności i wobec podejrzanych o to przestępstwo sąd również stosuje areszt tymczasowy. W nekrologu zamieszczonym w internecie możemy przeczytać: nie szukajcie mnie tutaj, lecz w sercach waszych. Świętej pamięci Mateusz Schmidt, najukochańszy i najdroższy syn, brat, wnuk, prawnuk, ukochany, siostrzeniec, bratanek, kuzyn i przyjaciel. Dnia 3 stycznia 2017 roku, przeżywszy lat 21, został bestialsko zamordowany. Przerwane zostały jego piękne marzenia, do których dążył ciężką pracą, wytrwale studiując. Jego życie zgasło. 12 stycznia 2017 roku o godzinie 13 na cmentarzu salwatorskim w Krakowie rodzina i przyjaciele żegnają Mateusza, a jego grób tonie w kwiatach. Przybyli na ceremonię tonął natomiast w morzu łez. Dzień przed pogrzebem mama Mateusza, pani Joanna, dodaje na swoich mediach społecznościowych rozdzierający serce wpis.
wspaniały, mądry, dobry. Tak mówi każda mama o swoim dziecku, ale Mateuszek właśnie taki był. Nie pił, nie palił, nie imprezował. Kochał nad życie dziadków, którymi bardzo się opiekował. Był w ciągłym kontakcie z nimi, ciągle dzwonił, a po śmierci dziadka tak bardzo zaopiekował się babcią. Kochał braci, Kubę i Szymonka oraz nas, swoich rodziców. Miał wspaniałą dziewczynę Karolinę, dobrą i o pięknej duszy, która zrobiła na nas ogromne wrażenie i tak żałuję, że nie miałam okazji mu tego powiedzieć. Miał chrześnicę Polę, którą bardzo kochał, a w najbliższym czasie miał zostać ojcem chrzestnym mojej bratanicy Mii. Równolegle, ciężką pracą i rozłąką z nami, doszedł do tego, co osiągnął i co sprawiało, jak bardzo byliśmy z niego dumni. Ciągle mu powtarzałam, że teraz pracuje na swoją przyszłość, na to, żeby to on mógł kiedyś decydować, jak będzie żył, gdzie i z kim. Że w każdej chwili może zmienić plany, jeśli dojdzie do wniosku, że chce robić coś innego, co spowoduje, że będzie szczęśliwy. Bo to jego życie, a dla nas rodziców to było najistotniejsze. Żeby nasze dziecko było szczęśliwe. Na początku jego życia wszystko zostało przerwane. Tyle marzeń, tyle planów. Zostały nam odebrane wszystkie wspomnienia, które mieliśmy tworzyć w przyszłości. Wszystko, co miało nas spotkać wspólnie w przyszłości, już się nigdy nie wydarzy. Już nigdy nie zatańczę z nim na jego ślubie. Już nigdy nie wezmę go w ramiona. Już nigdy nie zwiedzi Ameryki Południowej, o czym marzył. I nie zamieszka w jakimś pięknym, ciepłym miejscu. W naszych sercach ktoś okrutnie wyszarpał dziurę, która nigdy nie zarośnie. Zgasło piękne życie dobrego i pięknego człowieka. I jak ktoś ostatnio napisał, jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć, nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada ciasno na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy. Moje serce co chwila rozpada się na milion kawałków i znowu, i nie wiem, jak jest możliwe, że jeszcze nie umarło. Ale jest jeszcze Kuba i Szymon, których Mateuszek bardzo kochał i których my kochamy nad życie. Ich szczęście, tak jak i wcześniej, tak i teraz, nadal jest naszym celem, a oni wraz z Mateuszkiem naszą miłością. Kilka dni po tragedii okazało się, że Damian S. ma jeszcze jedno przestępstwo na swoim koncie. Do sądu trafiły akta dotyczące pobicia mężczyzny, Amadeusza D., który pracował z matką nożownika w jednej z krakowskich restauracji. Kobieta pracowała na tak zwanym zmywaku, lecz została zwolniona na wniosek kucharza, który przekonał właściciela lokalu, że kobieta jest wyjątkowo niesolidna w wykonywanej przez siebie pracy i ciężko dojść z nią do porozumienia. Kolejnego dnia, 18 września 2013 roku, pan Amadeusz zanosił rzeczy do samochodu, kiedy nagle ktoś zawołał go po imieniu. Kiedy mężczyzna się odwrócił, zauważył trzech zamaskowanych mężczyzn i nim zdążył jakkolwiek zareagować, jeden z nich bez ostrzeżenia uderzył go pięścią w twarz, a następnie wszyscy zaczęli go kopać, dopóki nie upadł na ziemię. Wówczas napastnicy oddalili się w nieznanym kierunku.
Poszkodowany został dotkliwie pobity i doznał wówczas skomplikowanego złamania nosa i przegrody nosowej. Niezbędna okazała się tygodniowa hospitalizacja pana Amadeusza ze względu na doznane urazy. Policja szybko ustaliła, że jednym z napastników był Damian S., syn zwolnionej kobiety, który postanowił zemścić się za krzywdę wyrządzoną jego matce. Kiedy został ujęty, przyznał się do winy i wyjaśnił, że poturbował mężczyznę, ponieważ ten miał ubliżać pani Ewie. Z relacji świadków wynika, że kobieta odgrażała się Amadeuszowi, że jak tylko jej syn wróci z Anglii, to pożałuje swojego zachowania. W policyjnych kartotekach widnieje również informacja, że Damian S. został kiedyś ukarany za jazdę pod wpływem alkoholu. Za pobicie Amadeusza D. grozi mu do 3 lat więzienia, a akt oskarżenia trafia do sądu dzień po zdarzeniu na ulicy Miodowej. Zwłoka w osądzeniu mężczyznę za sprawę pobicia wynika z faktu, że co pewien czas wyjeżdżał do Wielkiej Brytanii. Damian po przyznaniu się do winy wyraził skruchę za popełniony czyn, jednak nie wyjawił wspólników tego przestępstwa. Sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieścia z początkiem lutego 2017 roku skazał go na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata i nakazał mu zapłacić 1450 zł nawiązki, grzywny i kosztów sądowych. Sędzia Beata Donhofer nie kryje, że wyrok nie jest prawomocny i dodaje, że oskarżonego nie było na sali rozpraw, ponieważ pozostaje w areszcie jako podejrzany o zabójstwo na ulicy Miodowej. W toku śledztwa ujawniono, że zarzut utrudniania postępowania karnego w sprawie zabójstwa postawiono kolejnej osobie. Menadżerce lokalu, w którym pracował podejrzany Damian, Agnieszce W. Prokuratura rejonowa Kraków Śródmieście Zachód wystąpiła o jej aresztowanie, jednak sąd odrzucił ten wniosek. Śledczy zapowiadają odwołanie od tej decyzji. Z początkiem kwietnia 2017 roku funkcjonariusze zatrzymali 3 mężczyzn odpowiedzialnych za pobicie Damiana S. feralnego wieczoru. Zatrzymani przyznali się do pobicia kucharza. Wśród nich są 2 bracia, 27 i 26-latek, którzy są mieszkańcami Pogórza Duchackiego oraz ich 22-letni kolega, który na co dzień mieszka na Kazimierzu. Jak się okazało, wszyscy byli już wcześniej zatrzymywani i notowani za inne przestępstwa. Każdy z nich usłyszał zarzut pobicia. Mężczyźni przyznali się do winy i złożyli obszerne wyjaśnienia. Zostali objęci dozorem policyjnym. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji, informuje, że krótko przed zabójstwem Mateusza Damian S. w tym samym miejscu wdał się w awanturę z 3 mężczyznami, którzy przewrócili go na ziemię, a następnie kopali i bili po całym ciele, czego konsekwencją było złamanie żeber i obrażenia głowy. Te wersje wydarzeń potwierdzają nagrania z monitoringu miejskiego. Tuż po pobiciu sprawcy uciekli z ulicy Miodowej. Nikt nie wezwał policji, choć bójka miała miejsce na oczach wielu świadków. Osoby, które widziały całe zajście, zgłosiły się na policję dopiero po publikacji komunikatu, w którym funkcjonariusze apelowali o pomoc do świadków zdarzenia. Z początkiem maja 2017 roku do sądu trafia akt oskarżenia przeciwko Damianowi S. Prokuratura oskarża go o to, że działając w zamiarze zabójstwa, zadał z dużą siłą cios nożem swojej ofierze w plecy, powodując ranę przecinającą serce i lewe płuco i skutkującą krwotokiem wewnętrznym oraz zgonem. Mężczyźnie grozi kara od 8 do 15 lat pozbawienia wolności
kara 25 lat pozbawienia wolności lub nawet dożywocie. Ponadto w akcie oskarżenia zawarto zarzuty utrudniania postępowania karnego wobec Krzysztofa F., Marii N., natomiast wobec Agnieszki W. śledczy odwołali się od decyzji sądu o jej tymczasowe aresztowanie i wygrali. Ona również stanie przed sądem. Jest 3 sierpnia 2017 roku. Przed krakowskim sądem okręgowym rozpoczyna się proces Damiana S. Funkcjonariusze wprowadzają go na salę skutego kajdankami i sadzają w oddzielnej, mówiąc potocznie, klatce. A troje jego współpracowników z restauracji zasiada w boksie obok. Na wprost zasiadają wraz z prokuratorem rodzice ofiary, którzy występują w procesie jako oskarżyciele posiłkowi. Troje oskarżonych o utrudnianie śledztwa dobrowolnie poddaje się karze i uzgadnia ze stronami wymiar kary opiewający na 1,5 roku dla Krzysztofa F. i Agnieszki W., natomiast dla Marii N. rok pozbawienia wolności. Orzeczenia nie są prawomocne. Na poczet kary zaliczono im 5-roczny pobyt w areszcie. Sąd wyłączył ich sprawę do odrębnego prowadzenia i zwolnił ich z aresztu, w którym przebywali. Przed sądem Damian S. płacze i mówi, że nie chciał zabić, że było to działanie spontaniczne i gdyby mógł, oddałby własne życie. Oskarżony zwraca się również do rodziców ofiary słowami. Wiem, że zadałem Państwu wielki ból tym, co zrobiłem. Brakuje mi słów, by powiedzieć, jak bardzo tego żałuję. Mogę tylko wyrazić swój żal, chociaż słowo przepraszam nic tutaj nie znaczy. Mężczyzna dodaje, że co noc modli się o Mateusza. Matka zabitego chłopaka ociera łzy, podobnie jak część publiczności znajdujących się na sali. Rodzice ofiary składają wniosek o zadośćuczynienie w kwocie 200 tysięcy złotych. Z początkiem roku 2018 przed sądem stanęli mężczyźni, którzy 3 stycznia 2017 roku dopuścili się pobicia Damiana S. Prokuratura właśnie zakończyła postępowanie w ich sprawie. Bracia, 27-letni Marcin K., pseudonim Cinek, i 28-letni Krzysztof K. z kolegami z pracy, 24-letnim Kamilem Rz. Oraz Pawłem N. wypili wówczas trochę alkoholu i zachowywali się agresywnie i hałaśliwie w lokalnym barze. Po wyjściu z lokalu przeszli na drugą stronę ulicy i tam doszło do scysji z Damianem S., który wdał się w bójkę z jednym z mężczyzn. Po chwili do bijatyki włączyło się 2 kolejnych napastników i pobili Damiana S. Oskarżeni o pobicie przekonywali, że działali w obronie koniecznej, bo to Damian S. miał być wobec nich agresywny. Mężczyźni pozostają pod nadzorem policyjnym, grozi im do 8 lat więzienia. 15 marca 2018 roku w czwartek odbywa się kolejna rozprawa w sprawie Damiana S. Prokurator Tomasz Mazurek żąda dla oskarżonego kary dożywotniego pozbawienia wolności. W mowie końcowej mówi, że Damian S. zabił niewinnego 21-letniego Mateusza, którego nawet nie znał. On tamtego wieczora musiał kogoś zabić. Był pod wpływem alkoholu. W młodości brał udział w bójkach pseudokibiców. Wykazuje skłonność do popadania w sytuacje konfliktowe. Prokurator dodaje, że oskarżony został tamtego wieczora pobity, ale to on zainicjował bójkę. Taką osobę trzeba wyeliminować ze społeczeństwa na jak najdłuższy czas. Prokurator podkreśla również, że oskarżony działał z zamiarem zabicia Mateusza. Wrócił do restauracji, w której pracował, po nóż
znacznych gabarytów, aby zrealizować swój zamiar, zadał z dużą siłą cios, powodując głęboką ranę klatki piersiowej, przebijając serce i uszkadzając płuco. W centrum europejskiego miasta na oczach przechodniów został zabity młody człowiek. Prokurator dodaje również, że ta zbrodnia przeraża przede wszystkim tym, że ofiary nie było w miejscu wcześniejszego zdarzenia. Mateusz nie znał swojego mordercy, nawet go nie widział. Znalazł się tam całkowicie przypadkowo. Zwracając się do sądu, twierdzi, że należy sobie uzmysłowić, że nawet gdyby nie było tam Mateusza, do tej zbrodni i tak by doszło. Zdaniem prokuratora Damian S. musiał zabić. Jeśli nie Mateusza, to inną osobę. Dla oskarżonego w ten śnieżny wieczór identyfikację ofiary stanowiło to, że był ubrany w ciemną kurtkę. Ponadto oskarżyciel dodaje, że Damian S. mieszkał z byłą żoną i synem. Chciał mieć normalny dom, ale mimo wszystko nie dążył do tego. Jego zachowanie było sprzeczne z jego dążeniem do normalności. Miał romans w pracy, pił alkohol. W stosunku do innych pracowników zachowywał się wulgarnie, a jeden z nich zwolnił się z tego powodu. Według biegłych jego osobowość jest niedojrzała, a działanie impulsywne. Mężczyzna ma niską samokontrolę. Przebywając za granicą, został skazany za posiadanie noża w miejscu publicznym, a po powrocie do kraju mimo wszystko wdał się w bójkę. Tomasz Mazurek ponownie przywołuje opinię biegłych, która mówi o tym, że oskarżony nie próbuje rozwiązać problemów z zaangażowaniem służb porządkowych. Myśli tylko o odwecie, który w jego opinii ma być sprawiedliwy. To zabójstwo było skutkiem cech jego osobowości. Dodaje prokurator i kontynuuje, że jeśli szukać jakiegokolwiek sensu w tej tragedii, to tylko takiego, że Mateusz osłonił innych członków grupy, bo tak było wąsko między samochodami, które tam się znajdowały. Z ust prokuratora pada również pytanie. Co by było, gdyby wszystko się skończyło, gdy mieliśmy 21 lat? Pełnomocnik rodziców ofiary Antoni Zduńczyk zastanawia się, dlaczego sąd zajmuje się głównie tym, co myśli czy też co uważa sprawca. Dlaczego jest tak ważne? Dlaczego nim się mają zajmować, a nie Mateuszem? Wracając do feralnego styczniowego wieczoru, mecenas stwierdza, że monitoring nie kłamie, a sam akt zabójstwa to była egzekucja. Oskarżyciel publiczny, wnosząc o dożywotnią karę pozbawienia wolności, żąda również 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz rodziny Mateusza. Pełnomocnik rodziny ofiary sprawia jednak wrażenie, jakby ostrożnie podchodził do żądań prokuratury w sprawie kary. Mecenas Zduńczyk mówił, że prokurator wymienił kilka powodów skłaniających do wymierzenia Damianowi kary dożywotniego pozbawienia wolności, a on powie tylko tyle, że oskarżony jest niewątpliwie groźny dla społeczeństwa. Być może jeśli wyjdzie za 20 lat, to będzie chciał ostatecznie wyrównać rachunki. Może z mecenasem, może z panem prokuratorem. Obrońca Damiana S. wnosi o wymierzenie kary maksymalnie 15 lat pozbawienia wolności, argumentując, że oskarżony nie jest osobą zdemoralizowaną, a dysfunkcyjną. Oskarżony przyznaje, że zadał cios nożem, ale nie przyznaje się, że chciał zabić. Ten zadany cios nie miał na celu pozbawienia życia. Według obrony dożywocie to zbyt surowa kara, a 15 lat pozbawienia wolności z obostrzeniem, że oskarżony mógłby zostać wcześniej zwolniony po 14 latach, byłaby karą adekwatną, uzasadnia adwokat. Mecenas Maciej Lis nie ma wątpliwości, że jego klient dopuścił się zbrodni, ale jego zadaniem jest, żeby Damian S. nie spędził reszty życia
za kratkami. W swojej przemowie zaznacza, że pełnomocnik rodziny mówi o egzekucji, ale tego nie udowodniono. Miejsce, w które oskarżony zadał cios, nie jest typowym, gdy działa się z premedytacją. Gdyby chciał być pewny, że zabije, mógł celować w inne miejsce. Mógł złapać, przytrzymać lub odwrócić ofiarę, żeby zadać śmiertelny cios, argumentuje adwokat. Dodaje również, że oskarżony nie miał chęci pozbawienia życia Mateusza. Rodzice ofiary również wypowiadają się na sali sądowej. Pani Joanna relacjonuje, że budzi się i zasypia z myślą, że jej syn został zamordowany. Dodaje, że kiedy odwiedzają ich przyjaciele, nikt nie może powstrzymać łez. Dwoje pozostałych synów musi patrzeć, jak matka cierpi po stracie. Żyjemy, choć trudno żyć. Nic już nie będzie takie, jak było, dodaje kobieta. Mówi również o tym, że przed zabójstwem Mateusza ich rodzina liczyła 5 osób, a teraz ich syna nie ma. Dla matki 5 kar dożywocia to nadal będzie za mało. Kobieta z ogromnym smutkiem mówi o marzeniach, które przepadły i o radości, która po prostu wyparowała. Dodaje, że tata Mateusza codziennie odwiedza syna na cmentarzu. Natomiast ona robi to rzadziej, bo za każdym razem przynosi jej to ogromne cierpienie. Ojciec Mateusza podkreśla natomiast, że gdyby Damian S. był wcześniej izolowany, to nie doszłoby do tragedii. Na temat oskarżonego mówi, że to bestia, bo zwierzęta zabijają, gdy są głodne, a on zabił bez powodu. Damian S. przez całą rozprawę trzyma głowę zwieszoną w dół i płacze. W ostatnich zdaniach mówi, że nie ma słów, które mogą opisać to, jak jest mu teraz przykro z powodu tego, co się stało. Dodaje, że będzie musiał żyć z tym ciężarem do końca życia. Chce również, aby sąd wziął pod uwagę, że nie jest złym człowiekiem. Do wszystkiego doszedł w życiu sam, własnymi rękoma. Oskarżony wie, że słowa nie przywrócą nikomu życia, ale oddałby wszystko, aby cofnąć czas, żeby to się nigdy nie wydarzyło. Damian S. dodaje również, że zdaje sobie sprawę z tego, co go czeka, jest świadomy surowego wyroku. Prosi sąd o możliwość powrotu do społeczeństwa po odbyciu kary i możliwość naprawienia wyrządzonych szkód. Kończąc swoją wypowiedź, prosi rodzinę Mateusza o wybaczenie. 28 marca 2018 roku zapada wyrok w sprawie Damiana S. Sąd okręgowy w Krakowie wymierza mężczyźnie karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dodatkowo sprawca zobowiązany jest do wypłaty 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla rodziny ofiary, jednak jak podkreśla sędzia, żadna kwota nie zwróci rodzicom życia dziecka. Dożywocie w polskim prawie to najwyższy wymiar kary, choć sąd nie obostrzył go brakiem możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie. Jak podkreśla sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku, dla oceny działania oskarżonego konieczna była dokładna analiza wielu aspektów jego zachowania, między innymi tego, że od rana pił alkohol, po którym staje się agresywny, że lekceważył ostrzeżenia współpracowników, że sam wdał się we wcześniejszą potyczkę, za którą postanowił wziąć odwet i nakręcał w sobie agresję pomimo ostrzeżeń. Był zdeterminowany, nastawiony na zemstę, zabrał odpowiedni nóż i szedł ulicą z gołym torsem, mimo wielu osób i kamer monitoringu, by zrealizować swoją zemstę. Przypadkowo stojącemu tyłem Mateuszowi zadał silny cios w lewą stronę pleców, a następnie chciał zaatakować inne osoby, które się rozbiegły. Orzekający nie mają wątpliwości o stopniu winy oskarżonego i o tym, że kierowała nim chęć zabicia. Dodatkowo
chęć, co zostało uwiecznione na monitoringu, skrzywdzenia kolejnych osób ze stojącej tam wówczas grupy. Świadczy to o niezwykłej determinacji mężczyzny. Po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności, sąd nie miał wątpliwości, że oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim i w formie przemyślanej. Podszedł do ofiary od tyłu, zdradziecko, zadał jeden cios, rozcinając serce niemal na pół. Zdaniem Temidy zabójstwo to miało znamiona publicznej egzekucji. Dlatego też celem kary jest kwestia prewencyjna. Społeczeństwo musi być zabezpieczone przed taką osobą, która według biegłych z wysokim prawdopodobieństwem może dopuścić się takiego czynu raz jeszcze. Oskarżony nie przyznał się również do winy, tylko do faktu wbicia noża, a jego skrucha, zdaniem sądu, miała charakter wyrachowany. Sprawca nie przyznał się do zabójstwa, czyli nie dokonał swojego samopotępienia. Sąd zadaje więc pytanie, czego więc żałował? Tego, że zabił nie tę osobę, którą chciał? Sędzia Kowalski podkreśla również, że wnikliwie ważył wszystkie racje, decydując się na wymierzenie Damianowi S. kary dożywotniego pozbawienia wolności. Podkreśla, że na pierwszy plan wysuwa się kwestia zabezpieczenia społeczeństwa przed agresywną osobą i że mężczyzna był już wcześniej karany za dotkliwe pobicie, a w Wielkiej Brytanii za posiadanie noża w miejscu publicznym. Zasądzony wyrok jest nieprawomocny. Obrońca Damiana S. nie kryje rozczarowania karą wymierzoną dla swojego klienta. Mecenas zapowiada, że odwoła się do sądu apelacyjnego w Krakowie. Matka ofiary nie chce komentować wyroku. Mówi jedynie, że brat Mateusza powiedział jej przed rozprawą, że żadna kara nie będzie odpowiednia za to, co się stało. Dodaje również, że jedzie teraz na grób swojego syna. Natomiast ojciec Mateusza, pan Maciej, wyraża nadzieję, że to początek wyroków w Polsce, które sprawią, że przestępcy i zbrodniarze, ludzie bez zahamowań, zaczną się bać i będą wiedzieć, że faktycznie mogą ponieść karę, że proces przebiega szybko, a kara jest adekwatna do popełnionego czynu. Dodaje również, że w jego opinii sąd zrobił wszystko, co możliwe. Pan Schmidt ma nadzieję, że inni ludzie będą teraz bezpieczni. Jest czerwiec 2018 roku. Proces w sprawie mężczyzn, którzy są odpowiedzialni za pobicie Damiana S., od dłuższego czasu stoi w miejscu. Na poprzednich sesjach pojawiły się nieśmiałe wnioski dotyczące mediacji między pokrzywdzonym a napastnikami. Jednak zostały one odrzucone. Teraz jednak wszyscy zgodnie dochodzą do porozumienia i w ciągu miesiąca zostanie przeprowadzona mediacja, która może doprowadzić do zawarcia ugody między oskarżonymi a Damianem S. W zależności od rezultatu mediacji istnieje możliwość, aby mężczyźni dobrowolnie poddali się karze. Z takim wnioskiem wystąpił jeden z mężczyzn, 24-letni Kamil Rzet. Bracia K. również biorą pod uwagę taki scenariusz. Warto wspomnieć, że wniosek o dobrowolne poddanie się karze może złożyć oskarżony, któremu grozi minimum 3 lata pozbawienia wolności. Wnioskodawca proponuje karę dla siebie i jeśli spotka się ona ze zgodą prokuratora i pokrzywdzonego, a sąd uzna, że okoliczności sprawy są wyjaśnione, zapada proponowany wyrok. 31 stycznia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie utrzymuje w mocy wyrok dożywocia dla Damiana S. Skazany zobowiązany jest także do zapłacenia po 200 tysięcy złotych rodzicom zamordowanego studenta. Mecenas Maciej Lis w apelacji przekonywał, że jego klient zasługuje na lżejszą karę.
Swój wniosek oparł na dwóch argumentach. Przede wszystkim uważa, że Damian S. nie działał z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia, a kara jest niewspółmierna do stopnia winy i powinna być zarezerwowana dla najbardziej brutalnych i bezwzględnych przestępców. Adwokat próbował przekonać sąd, że oskarżony nie chciał zabić, bo zadał tylko jeden cios w nietypowe miejsce. Zdaniem mecenasa Lisa, jego klient dopuścił się przestępstwa w afekcie. O tym, że nie zasługuje na tak surową karę, ma także świadczyć między innymi to, że miał trudne dzieciństwo. Wygrał również konkurs kulinarny 10 lat wcześniej i wyraził skruchę w liście do rodziców Mateusza, gdzie po raz kolejny ich przeprosił. W opozycji do wniosków obrony staje oczywiście prokuratura. Tomasz Mazurek odpowiada na argumenty Macieja Lisa, przytaczając uzasadnienie sądu. Prokurator obalił tezę mówiącą o silnym wzburzeniu, czyli afekcie oskarżonego, ponieważ ten dokładnie pamiętał przebieg zdarzenia. Dodatkowo miał czas, aby pomyśleć. Od momentu pobicia go przez grupę mężczyzn, co zresztą sam sprowokował, do momentu zabójstwa Mateusza upłynęło kilkanaście minut. W tym czasie Damian S. wrócił do restauracji, w której był zatrudniony, umył się, wybrał nóż i na własną rękę poszedł rozliczyć się z oprawcami. Prokurator dodaje również, że cios nożem był zwieńczeniem pochodu agresji, która swój finał znalazła w pozbawieniu życia młodego człowieka i przypomina, że to biegli uznali skazanego za niebezpiecznego dla społeczeństwa, a nie sąd. Pełnomocnik rodziców ofiary Antoni Zduńczyk przypomina, że Mateusz nie spodziewał się ataku, bo oskarżony nie wypowiedział nawet słowa przed zadaniem ciosu. Mecenas dodaje, że mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia i ani przez chwilę nie zainteresował się losem chłopca. Napisany przez niego po dwóch miesiącach list wydaje się ponurym żartem. Joanna Schmidt łamiącym się głosem czyta kilka słów napisanych o poranku. Pyta retorycznie, czy oni, jako rodzice, również mogą odwołać się od tego, co się stało. Kobieta dodaje, że ich życie to codzienne umieranie. Nie zabito tylko naszego syna, ale zabito również nas, powiedziała. Oskarżony również dostał prawo do wypowiedzi. W swoim wystąpieniu mówi, że przez ostatnie 2 lata nie ma dnia, aby nie pomyślał o tym wydarzeniu. Nie może sobie tego wybaczyć. Dodaje, że zniszczył 2 rodziny i jest tego świadomy, że kara musi być surowa, ale prosi jednocześnie o możliwość powrotu do społeczeństwa. Mężczyzna żali się, że media nazwały go bestią i mordercą, ale on się z tym nie zgadza. Pracował przez większość swojego życia, w tym jako szef kuchni w renomowanych restauracjach. Podkreśla, że każde jego słowo było i jest szczere. Wyznaje również, że list wysłał po upływie 2 miesięcy, ponieważ wcześniej odradzali mu to psycholodzy. Kończąc swoją wypowiedź, mówi, że jest mu wstyd i żal. Błaga o przebaczenie. Sędzia Krzysztof Marcinkowski przed uzasadnieniem wyroku zwraca uwagę na kilka istotnych kwestii. Podkreśla, że wydanie orzeczenia nie jest, jak się wielu ludziom wydaje, najprostszym zadaniem. Każdorazowo sąd bierze na własne barki ciężar odpowiedzialności za wymiar kary i to wcale nie jest łatwe, a wręcz przeciwnie, to najtrudniejsze w całym procesie. Sędzia dodaje również, że sąd nie działa tak, jak chce tego społeczność. Nie jest tak, że sąd się ugina i będzie wymierzał karę społecznie akceptowalną. Nigdy o tym nie myśli, jest pozbawiony emocji, a wracając do meritum rozpatrywanej sprawy, sąd apelacyjny w całości podtrzymał wyrok, zgadzając się ze wszystkimi ustaleniami pierwszej instancji. Orzekający nie przyjęli argumentów dotyczących braku zamiaru pozbawienia życia Mateusza. Uderzenia nożem dokonano z zaskoczenia,
Nie było szans na obronę. Zadanie tego ciosu było po to, by odebrać życie, tłumaczy sędzia i dodaje, że Damian S. nawet nie zadał sobie trudu, aby zweryfikować, czy dana osoba to właśnie ta, która go wcześniej pobiła. Zdaniem sądu nie sposób dopatrzeć się tutaj działania w afekcie. Skazany miał czas na refleksję. Zdjął poszarpane ubranie i wypadł z nożem na ulicę, jak jakiś Rambo. Zdaniem Krzysztofa Marcinkowskiego w Damianie S. nie ma żalu, że zabił człowieka, tylko ma żal, że nie tego, którego chciał. Sędzia zwraca również uwagę na brak zainteresowania poszkodowanym. Ostentacyjnie dzierżył nóż w dłoni, pytając, kto następny. Według składu sędziowskiego tylko kara dożywotniego pozbawienia wolności może ustrzec ludzi przed zagrożeniem, jakie niesie w sobie Damian S. Kończąc uzasadnienie, sędzia Marcinkowski dodaje, że kara jest sprawiedliwa i zasłużona. Uwzględnia również społeczne poczucie sprawiedliwości i bezpieczeństwa. 20 lutego 2019 roku sąd skazuje trzech mężczyzn odpowiedzialnych za pobicie Damiana S. Marcinowi K. wymierza karę 3 miesięcy pozbawienia wolności i 1 roku jej ograniczenia poprzez pracę na cele społeczne. Podobny wyrok 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz 16 miesięcy jej ograniczenia poprzez wykonywanie prac społecznych sąd wydaje wobec Krzysztofa K. Trzeci z oskarżonych, Kamil Z., zostaje skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Dodatkowo Krzysztof K. będzie musiał również zapłacić Damianowi S. zadośćuczynienie za dokonaną krzywdę w kwocie 1200 zł. Wyrok nie jest prawomocny. 10 listopada 2020 roku we wtorek zapada ostateczny wyrok w sprawie Damiana S., ustanowiony przez Sąd Najwyższy. Sąd oddalił bowiem wniosek kasacyjny i tym samym mężczyzna pozostaje z dożywotnią karą pozbawienia wolności. Sędzia Jacek Błaszczyk w uzasadnieniu mówi, że kasacja okazała się niezasadna w stopniu oczywistym, a podniesione w niej zarzuty nie znalazły żadnego potwierdzenia nie tylko w stanie dowodowym sprawy, ale przede wszystkim w przebiegu postępowania w poszczególnych instancjach. Sędzia dodaje również, że sądy przeprowadziły postępowanie w tej sprawie w sposób modelowy i nie doszło w jego trakcie do żadnych naruszeń uzasadniających kwestionowanie wyroku. Obrońca w kasacji w dalszym ciągu powoływał się na niewspółmierność kary, ponieważ czyn został dokonany po wcześniejszym pobiciu Damiana S. przez inne osoby. Jednocześnie zdaniem obrony sądy błędnie przyjęły, że mężczyzna działał w zamiarze bezpośrednim. Prokuratura niezmiennie podtrzymuje, że skazana osoba jest zdemoralizowana i agresywna, zaś sam fakt, że był dobrym kucharzem, nie może wpłynąć na ocenę, że doszło do rażącej niewspółmierności kary. Sąd Najwyższy podkreśla, że zarzuty obrony podniesione przed Sądem Najwyższym były powtórzeniem argumentów z apelacji i jako takie nie mogły być podstawą kasacji. Sędzia Błaszczyk zaznacza, że kasacja miałaby służyć do ponowienia kontroli odwoławczej apelacyjnej, a nie jest to celem nadzwyczajnego postępowania kasacyjnego. W wywiadzie udzielonym Gazecie Krakowskiej w 2018 roku rodzice wspominają swojego utraconego syna. Pani Joanna mówi, że to był wspaniały, mądry, dobry chłopak. Był zdolny i pracowity. Pan Maciej dodaje, że Mateusz spędził bez nadzoru rodzicielskiego 2 lata na studiach, jednak nigdy nie zawiódł ich zaufania. Pan Maciej zauważa, że z perspektywy czasu widać, że w tej sprawie doszło do tragicznych zbiegów okoliczności. Pierwszy z nich to fakt, że Mateuszek postanowił przylecieć z Chin na pogrzeb dziadka, ojca pana Macieja.
Drugi zbieg okoliczności to, że chłopak 3 stycznia 2017 roku znalazł się z przyjacielem Bartkiem na ulicy Miodowej na krakowskim Kazimierzu, a bardzo nie lubił tej dzielnicy. Przejeżdżał tam tylko wówczas, kiedy wracał do domu. I wtedy właśnie doszło do niegroźnej stłuczki z winy innego kierowcy, który cofał swój pojazd. Trzeci zbieg okoliczności był taki, że po stłuczce Mateusz z kolegą wysiedli z pojazdu. Po chwili dojechał tam swoim samochodem brat Bartka. Pomagał im spisać ze sprawcą kolizji oświadczenie o przebiegu stłuczki. Stanęli obok siebie tuż koło kebabu na ulicy Miodowej. Czwartym zbiegiem okoliczności jest to, że w lokalu awanturę wywołało 3 pijanych ludzi. W pewnej chwili starli się z Damianem S., który poturbowany ruszył po nóż do restauracji, w której był szefem kuchni. Wrócił uzbrojony. Minął kilka osób bez słowa, bez żadnego ostrzeżenia, wbił nóż w plecy Mateusza. Pan Maciej wspomina również, że przyjaciel ich syna Bartek najpierw zawiadomił swoją mamę, a ona zadzwoniła wówczas do państwa Schmidt. I tak właśnie dowiedzieli się o tym, co się stało. Gdy pojawili się na miejscu, akcja ratowania życia ich syna trwała już 45 minut. W pobliżu stały 2 karetki. Kiedy rodzice Mateusza pojawili się na miejscu, ratownicy przerwali reanimację. Piątym zbiegiem okoliczności jest fakt, że Damian S. zgłosił się pod koniec grudnia 2016 roku do krakowskiej prokuratury, ponieważ był poszukiwany listem gończym w związku z pobiciem. Wyraził wówczas skruchę i chęć dobrowolnego poddania się karze. Prokurator pozwolił mu odejść wolno. Gdyby choć na miesiąc trafił do aresztu, to nie byłoby go 3 stycznia na ulicy Miodowej, ubolewa pan Maciej. Tata Mateusza dodaje, że kiedy wrócili z żoną w nocy z miejsca zabójstwa, musieli powiedzieć o wszystkim pozostałym 2 synom. Następnego dnia trzeba było przekazać tę tragiczną wiadomość bratu pana Schmidta, jego mamie, która ledwie tydzień wcześniej pochowała męża. Nagle życie całej rodziny runęło w gruzach, cały misternie i z mozołem budowany świat. Rodzina dostała dużo wsparcia od wielu osób. Zdziwiła ich fantastyczna postawa uczelni syna. Z Maastricht nadeszły listy kondolencyjne. Były kondolencje w prasie polskiej i holenderskiej. Władze uniwersytetu przysłały wieniec na pogrzeb. Pani Joanna dodaje, że dziewczyna Mateusza, Karolina, została na tej uczelni i realizuje teraz ich wspólne marzenia. Mama Mateusza myśli, że syn byłby z niej dumny. Pan Maciej relacjonuje, że Damian S. mówi, że ma syna, który czeka na niego w domu. Ich syn na nich nie czeka. Nie będzie go przy rodzicach w przyszłości. Nie będzie dla nich wsparciem, choć na to liczyli. Wszystko dali Mateuszowi i wszystko zostało im odebrane w jednej sekundzie. Pani Joanna dodaje, że zło, które dotknęło ich rodzinę, jest niewyobrażalne. Zabójstwo było przerażające i według nich ze strony Damiana S. nie było żadnej skruchy, bo nie można mówić w tym kontekście o liście wysłanym na adres biura pana Macieja. Na małżeństwie nie zrobiły również wrażenia przeprosiny przed sądem, które według nich brzmiały nieszczerze. Tata Mateusza zastanawia się, jakiej kary zażądałby zabójca ich syna, gdyby ktoś zabił jego dziecko. A może sam by się zemścił? Czy czekałby na proces i domagałby się surowej kary dla zabójcy? Pani Joanna chciałaby, żeby ten człowiek, który odebrał im syna, nigdy się nie urodził. Pan Schmidt podkreśla, że śmierć ich dziecka to nie tylko zabicie jednej osoby, ale i innych, które go kochały i które codziennie za nim płaczą. Masz dobre dziecko, starasz się je pilnować, mając nadzieję, że jest bezpieczne, ale okazuje się, że ktoś może je zabić w biały dzień, bo się pomylił. Mama Mateusza mówi, że ma całe pudło rzeczy, które zbierała dla syna. Pierwsze buciki, czapeczka,
pierwsze rysunki, świadectwa. Myślała, że kiedyś zabierze to z domu rodzinnego i pokaże swoim dzieciom. Kobieta dodaje, że za każdym razem, gdy jest w kuchni i bierze nóż do ręki, to myśli wówczas o tym, co się wydarzyło. Jak podobny nóż zatopił się w serce jej dziecka tylko dlatego, że stał w tym miejscu, w którym stał. Pani Schmidt wyznaje, że bierze leki, że nie chce jej się już żyć. Próbuje podejmować się różnych zadań, ale gorzej bywa z ich realizacją. Już nigdy nie będziemy tak szczęśliwi, jak byliśmy. Zgasło życie pięknego i dobrego człowieka z winy człowieka kipiącego żądzą zemsty, mówiła pani Joanna. Mateusz miał przed sobą całe życie. Jego śmierć była niewyobrażalnym ciosem dla jego bliskich, przyjaciół, dziewczyny. Świat stał przed nim otworem i spory kawałek tego świata zdążył zwiedzić podczas swojej krótkiej ziemskiej podróży. Nikt nie spodziewał się, że będąc w tylu niebezpiecznych miejscach, zakończy życie na Kazimierzu, w swoim rodzinnym Krakowie, we wtorek o godzinie 21:00. Poczucie niesprawiedliwości w tej sprawie i nieszczęśliwy splot wydarzeń są wręcz przytłaczające. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Na następny zapraszam Was już za kilka dni, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!